Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Talk FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra, proszę być z nami w dalszym ciągu festiwal LGBT. No i różnie jest, że dużo ludzi przychodzi na swoje filmy, na inne filmy. No, ale zaraz, proszę Państwa, jak się podłączymy też pod nasze Radio Maryja, pod inne radio, to będziemy wiedzieli, co się teraz dzieje na świecie, bo że tam w Święcianach w XVIII wieku, w XVI, XVII, XVIII, XIX, co się działo. My tutaj mamy drogę do Wilanowa, Radio Conchita. Twardą, surową rękę. Minister Mariusz Błaszczak udaje się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Będę przedstawiał nasze propozycje związane z zwiększeniem liczby żołnierzy Stanów Zjednoczonych służących w Polsce. Jest środa, 25 dzień kwietnia. Czas na podsumowanie najważniejszych informacji dnia w Polskim Radiu 24. Polskie Radio 24. Północ, południe. W Sejmie trwa 8 dzień protestu niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Z kolei przed budynkiem parlamentu odbyła się dziś manifestacja osób, które się z nimi solidaryzują. Porozumienia między protestującymi a rządem wciąż nie ma, choć pojawiło się światełko w tunelu. O szczegółach Michał Fabisiak. Protestujący Sejm i opiekunowie osób niepełnosprawnych przedstawili dziś nowe warunki kompromisu. Nie zrezygnują oni ze swojego kluczowego postulatu, czyli dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł, ale zgadzają się na to, aby jego wprowadzenie zostało rozłożone w czasie, mówi jedna z protestujących matek, Iwona Hartwich. Od teraz to będzie 300 zł. Od stycznia 2019 więcej o 100 zł. Od czerwca 2019 będzie więcej o 100 zł. No i oczywiście zrównanie renty socjalnej my postulujemy, żeby to było już od maja. Protestujący przekazali te propozycje minister rodziny, pracy i polityki społecznej, która odwiedziła ich dziś w Sejmie. Opiekunowie niepełnosprawnych ocenili te rozmowy jako dobre i powiedzieli, że Elżbieta Rafalska przyjęła ich propozycje. Z wypowiedzi pani minister wynikało jednak zupełnie co innego. W tej propozycji ci renciści socjalni dostaną ten dodatek. Te osoby, których niepełnosprawność powstała po 25 roku życia, nawet gdyby mieli takie same skutki finansowe jak osoba, której niepełnosprawność powstała wcześniej, nie dostaną tego świadczenia, albo gdybyśmy przyznali tej grupie, która dzisiaj z naszych wyliczeń nawet nie wynosi tylko 900 tysięcy, tylko z tych wszystkich systemów jest grubo ponad milion, to skutki finansowe takie wyniosłyby 10 miliardów złotych. Rząd zgadza się natomiast na przyjęcie innego postulatu protestujących dotyczącego zrównania renty socjalnej z najniższą w ZUS. To proszę zobaczyć, jak szybko też od momentu zgłoszenia też tego postulatu podjęliśmy przygotowania, wyliczenia, przedstawiliśmy konkretne rozwiązanie. Przed Sejmem natomiast odbył się protest niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, którzy solidaryzują się z protestującymi w Sejmie. Jestem całym sercem z dziewczynami, które są w środku. Wiem, że my wszyscy tutaj też i dlatego tutaj jesteśmy. To jest bardzo, bardzo ważne dla całego środowiska. To nie może być tak, że ktoś rzuci ochłap i powie, cieszcie się, macie 100 zł więcej, cieszcie się. Dlaczego
dlaczego państwo tutaj dzisiaj przyszli. To, co wyrabia rząd, to wie pan, jest karygodne. Czy pan uważa, że mnie będzie okolica bogaty, powie tak, to mi odebrali, żeby temu dziecku? Przecież to jest kpina. Przecież to jest obrażanie Polaków. To jest nie do pomyślenia. Jest w Anglii, w Niemczech. Tam nie słychać, żeby tacy ludzie po prostu wychodzili na ulicę. Tylko mają być zapewnione i naprawdę godnie żyją. Pan się zgadza z tymi postulatami? Tak, jak najbardziej. No, demokracja to więcej jakby kim jest to, jak traktujemy najsłabszych w społeczeństwie. Obojętnie, czy to jest mniejszość, czy to jest po prostu ci, którzy potrzebują pomocy, jak ludzie z niepełnosprawnością. Protestujący w Sejmie deklarują, że nie opuszczą budynku, dopóki posłowie nie przegłosują ich postulatów. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego będzie dużym obciążeniem dla budżetu, ale trzeba zastanowić się nad jego realizacją, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Krosna Odrzańskiego. Skala tego oczekiwania jest po prostu ogromna w każdym roku budżetowym, ale poprosiłem panią minister, żeby rozmawiała na ten temat z panem premierem, żeby wziąć tą propozycję, którą panie w Sejmie przedstawiły, jakiegoś rozłożenia tego w formule ratalnej, spełnienia tego fragmentami, jakiegoś programu realizacji tego ważnego postulatu, tego świadczenia rehabilitacyjnego. Prezydent dodał, że realizacja tego postulatu jest ważna, bo niepełnosprawni zasługują na opiekę ze strony państwa. W ogóle ludziom niepełnosprawnym i ich opiekunom państwo winno jest wsparcie i trzeba tych możliwości wsparcia szukać. Wierzę w to, że uda się to znaleźć, wierzę w to, że uda się to zrealizować. Może nie wszystko od razu, może nie wszystko w jednym momencie, ale realizacja tych słusznych postulatów, bo to, że ludzie, którzy wychowują niepełnosprawne dzieci, którzy zajmują się niepełnosprawnymi i sami niepełnosprawni oczekują wsparcia, to trudno powiedzieć, że to są postulaty niesłuszne. Rozwiązaniem patowej sytuacji związanej z postulatami rodziców dorosłych niepełnosprawnych jest dialog, powiedziała Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałek Sejmu przypomniała, że wszystko to, co do tej pory robiła minister rodziny Elżbieta Rafalska, także było skierowane do rodzin, w których są osoby niepełnosprawne. Ja jednak byłabym za tym, aby cierpliwie poczekać na propozycje, które złożone zostaną do laski marszałkowskich przez stronę rządową. Oczywiście rozumiejąc potrzeby i oczekiwania środowisk niepełnosprawnych, bo to nie jest tak, że my tych potrzeb nie widzimy, czy nie dostrzegamy, czy nie rozumiemy. Widzimy, ale to też są olbrzymie pieniądze i żeby móc finansować oczekiwania, to te pieniądze trzeba mieć. Dzisiaj wiemy, że po pierwsze tych pieniędzy nie ma, po drugie pracuje zespół nad ujednoliceniem systemu orzecznictwa. Beata Mazurek wyraziła nadzieję, że matki zakończą protest, kiedy zobaczą gotowe projekty. Odniosła się również do kwestii, czy zostanie zwołane dodatkowe posiedzenie Sejmu. O tym, czy będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu, czy nie, to decyduje marszałek Sejmu. To jest jego prerogatywa. Dzisiaj takiej decyzji nie ma, bo też nie ma projektu. Ale pamiętajmy, że zaraz po drugim będzie to posiedzenie się odbywa, więc jak tylko ten projekt płynie, to sądzę, że wszystkim nam będzie zależało na tym, by go procedować jak najszybciej. Osobiście cierpliwie będę czekała na propozycje, które złoży pan premier. To naprawdę warto zrobić dobrze, tak aby spełnić gro oczekiwań czy postulatów osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy, grupa matek z niepełnosprawnymi od rodzenia dorosłymi dziećmi od tygodnia pikietuje na sejmowym korytarzu. Dzisiaj po raz kolejny rozmawiały z minister rodziny Elżbietą Rafalską. Przedstawiły jej propozycję stopniowego dojścia do wprowadzenia dodatku na życie w wysokości 500 zł. Drugi postulat zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy został już przez stronę rządową zaakceptowany. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że spełnienie postulatów w sprawie dodatków w formie postulowanej przez protestujących doprowadziłoby do podzielenia opiekunów niepełnosprawnych w zależności od otrzymywanych świadczeń i mogłoby zostać zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Były zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz i była szefowa gabinetu Lecha Kaczyńskiego odpowiadali na pytania komisji weryfikacyjnej. Posiedzenie dotyczyło polityki reprywatyzacyjnej władz Warszawy w czasie kadencji obojga prezydentów. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Andrzej Jakubiak, wiceprezydent stolicy w zarządzie kierowanym przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, stwierdził, że mimo formalnego nadzoru nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami nie decydował o reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Nie miałem uprawnień do wydawania w tym czasie, do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych. Takie upoważnienie posiadał zastępca dyrektora Biura Gospodarowania Nieruchomościami. Wiceprezydent Jakubiak miał jedynie wyznaczać ogólne zasady polityki zwrotowej. Poszczególnymi sprawami, które później staną się symbolem
dzikiej reprywatyzacji, takimi jak Chmielna 70, już się nie zajmował. Ale ja nie miałem nawet pojęcia, że takie postępowanie, jeśli chodzi o Chmielną 70, się toczy, bo skąd miałbym je mieć? Bo przed chwilą świadek powiedział, że ważna była dla świadka indemnizacja. Ale ona była dla mnie istotna z punktu widzenia problemu. Ja nie musiałem się interesować, czy oni w konkretnym postępowaniu tego przestrzegają. Zaufanie wiceprezydenta do urzędników było bezgraniczne. Nawet teraz Andrzej Jakubiak nie ma im wiele do zarzucenia, chociaż fakty mówią same za siebie. Nigdy się nie zdarzyło, żeby to, co zostało zadecydowane na zespole koordynacyjnym, nie zostało wykonane. No właśnie się zdarzyło w sprawie Makotowskiej 63. To znaczy się ktoś, wydając tą decyzję, podpisując, złamał, bym powiedział, decyzję zespołu koordynacyjnego. Czyli przekroczył swoje uprawnienia? Czyli pracownicy pana oszukiwali? W tym przypadku mogę powiedzieć tak. Za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego takie sytuacje były nie do pomyślenia, podkreślała przed komisją weryfikacyjną szefowa jego gabinetu Elżbieta. Anna Czarnowska. Bardzo gorąco Państwu dziękujemy. Jak zawsze po wszystkich naszych ofiarodawcach pamiętamy w naszej codziennej modlitwie, do wszystkich słuchaczy także zwracamy się z gorącą prośbą, prosząc Państwa o regularną i systematyczną pomoc. Pomóż i Ty, jeżeli chcesz, by te dzieła istniały nadal. Klaps penitencjarny, żeby sprawca poczuł na własnej skórze, co to znaczy więzienie.
Na pewno będzie to dla niego nauczką na całe życie. Działa to w innych krajach. Jesteśmy przekonani, że zadziała i u nas. Rząd zapowiada także skuteczną walkę z nieuczciwymi praktykami firm pożyczkowych oraz przestępczością w internecie, w tym wyłudzeniom w systemach bankowości elektronicznej. Będzie groziła kara do 10 lat pozbawienia wolności, tak jak za kradzież z łamaniem. Za łamanie na konto internetowe. Dzisiaj to jest przedmiotem różnego rodzaju wątpliwości. Jedni się zastanawiają, czy to w ogóle można karać, a jeżeli można, to czy to jest oszustwo, to jest kradzież z łamaniem, czy zwykła kradzież. Przecinamy te wszystkie spory, a te spory oczywiście prowadzą do niekończących się dysput, przeciągających się postępowań i wrażenia, poczucia u ofiar, bezradności, pozostawienia samym sobie. Firmy windykacyjne nie będą już mogły zastraszać, dzwonić czy posługiwać się podstawionymi osobami do egzekucji długów. Dłużnik nie będą tak mieć, ale brutalne zachowanie należności będzie karalne. Chodzi tu przede wszystkim o drobne zaległości, jak niezapłacony rachunek za telefon czy telewizję kablową, tłumaczył wiceminister Karol Warchoł. Osoby, które często z nie swojej winy wpadły w pętlę zadłużenia, natrafiają na tego typu proceder przestępczy firm windykacyjnych, które wykorzystują metody przestępcze. Dłużnik ma obowiązek swój dług uiścić, natomiast powinno się to odbywać w sposób cywilizowany i chcemy to również zapewnić. Natomiast tego typu działania brutalne będą karane. Bez żadnego wypełniania powództwa, bez konieczności opłacania prawników, także również plan dla osób zadłużonych. Oczywiście to nie wyklucza tego, aby można było później te alimenty egzekwować w normalnym trybie. Kodeks karny zawierający przedstawione dziś rozwiązania jest już gotowy. Prawdopodobnie w tym tygodniu opuści resort sprawiedliwości. Czyli proszę bardzo, nie trzeba być wróżką, żeby stwierdzić, że firmy windykacyjne działają nielegalnie i są przestępcze. Dowiedziała się baba z tej firmy Lindor, to ona się nie dowiedziała. Będzie jej nazwisko, imię, nazwisko i prokurator. Będzie musiał egzekwować. Wspólnot od prawie 14 lat, to nadal widać różnice pomiędzy wschodem i zachodem Europy. Jeszcze daleko nam do wyrównania poziomu życia, PKB na głowę mieszkańca, czy... Czyli jakbym wywróżyła, firmy windykacyjne są brutalne, są chamskie i dopuszczają się przestępstwa. A jeszcze, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę osoby niepełnosprawne, to to przestępstwo jest 3-4-krotnie większe. Uważamy, że w ramach kolejnej perspektywy budżetowej powinniśmy utrzymać jak najbardziej równy i solidarnościowy dostęp do środków. W szczególności rozmawialiśmy tutaj o naszym podejściu w kontekście procesu negocjacji wokół środków kolejnych wieloletnich ram finansowych. Premier Słowacji Peter Pellegrini powiedział, że polityka spójności ma duże znaczenie i nasze kraje będą bronić jej kształtu podczas nadchodzących negocjacji finansowych. Premier Pellegrini zaznaczył też, że w Unii Europejskiej nie powinno być miejsca na podziały. Aby każdy Europan, bez względu na to, w każdy Europejczyk, nieważne gdzie się urodzi, ma żyć w takim samym świecie i w takich samych warunkach. To jest jeden z argumentów, które chcemy przedstawić naszym kolegom z Brukseli, że nowych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Do więzienia za byle co? Nie. Chodzi o to, że państwo jest po stronie sprawiedliwości. Że poczuły, że to jest więzienie, ale te firmy windykacyjne, żeby mogły poczuć, że to jest więzienie. I one straszą, że ten dług wzrośnie, że z tego nie wyjdziesz. Także nie daj Boże to padnie na osobę niepełnosprawną, to może i cały system nerwowy załamać, zniszczyć człowieka. I kto jest za to winny? Kto jest temu winny i za to odpowiedzialny? No właśnie, jeżeli byś tak chciała pracować w firmie windykacyjnej, to byś jeszcze się mogła zastanowić, z kim ty w ogóle współpracujesz, u kogo ty pracujesz i za co ty te pieniądze otrzymujesz, jak ksiądz Rybysz mówi. Jednym z głównych tematów jego rozmów będzie zwiększenie obecności.
obecności żołnierzy USA w Polsce. Będę przedstawiał nasze propozycje związane z zwiększeniem liczby żołnierzy Stanów Zjednoczonych służących w Polsce. Z tym, że podkreślam zawsze podczas tych rozmów, a to już druga moja wizyta w Stanach Zjednoczonych, że Polska jest również dawcą bezpieczeństwa, nie tylko biorcą, że nasi żołnierze stacjonują w Rumunii i na Łotwie, że jesteśmy aktywni w misjach NATO, na przykład w Afganistanie czy też w Iraku. Minister odniósł się też do ubiegłotygodniowych rozmów polskiej delegacji MON z amerykańskimi partnerami o realizacji podpisanej pod koniec marca umowy na pierwszą fazę programu Wisła, w ramach którego Amerykanie dostarczą nam baterię Patriot. Rozmowy prowadził pełnomocnik MON do spraw programu Wisła, pułkownik Michał Marciniak z zespołem. Dotyczyły one, jak powiedział minister Mariusz Błaszczak, także kolejnych zakupów, czyli realizacji drugiej fazy kupna Patriotów. Bardzo rzeczowe rozmowy, prowadzone w atmosferze dobrej, ale będziemy informować wtedy, kiedy będą finalizowane. A więc jesteśmy zainteresowani, żeby pozyskać najnowocześniejszy sprzęt za dobrą cenę. Ja przyjąłem sobie taką zasadę, informuję opinię publiczną wtedy, kiedy negocjacje są zakończone, a nie wtedy, kiedy trwają. Minister obrony dodał, że Polska jest zainteresowana nie tylko realizacją programu Wisła, ale także innymi kontraktami. Chodzi m.in. o negocjowany od wielu miesięcy program HOMAR, czyli zakup artylerii rakietowej dalekiego zasięgu. Poprzednie kierownictwo MON pod koniec 2017 roku poinformowało, że negocjacje z amerykańskim przemysłem są bardzo trudne. Partnerzy zza oceanu nie chcieli się wtedy zgodzić na tak duży transfer technologii, o jaki zabiegała polska strona. Obecne szefostwo resortu obrony nie informuje o szczegółach rozmów. W trakcie pobytu w Waszyngtonie minister Mariusz Błaszczak spotka się m.in. z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa Johnem Boltonem i z sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem. W planach są też rozmowy z kongresmenami, w tym z członkami Komisji Sił Zbrojnych Senatu oraz przewodniczącym Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Wicepremier Jarosław Gowin po raz kolejny zapewnił, że amerykańska ustawa dotycząca restytucji mienia ofiar Holokaustu, zwana Just Act, nie jest zagrożeniem dla Polski. Ustawa została przyjęta przez Kongres w ramach uproszczonej procedury legislacyjnej i czeka już tylko na podpis prezydenta Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Just Act nakazuje Departamentowi Stanu przygotowanie dla Kongresu raportu oceniającego, w jakim stopniu poszczególne kraje wywiązują się z obowiązku restytucji mienia ofiar Holokaustu. Ustawa została przyjęta w głosowaniu ustnym bez sprzeciwu. W debacie nad projektem wzięła udział niewielka grupa kongresmenów, głównie ze Stanów zamieszkanych przez społeczność żydowską. Ed Royce z Kalifornii przekonywał, że Just Act spowoduje wskazanie i zawstydzenie krajów, które ociągają się z restytucją mienia. To będzie jeszcze jedno narzędzie dla Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu sprawiedliwości dla poszkodowanych w Holokauście. Jednak reprezentująca Florydę Ilana Ross-Lettinen narzekała, że ustawa niczego nie zmieni. Ta ustawa to tylko wymóg raportowania. Ma ładną nazwę i daje nam złudzenie, że cokolwiek robimy dla poszkodowanych. Przebywający w Stanach Zjednoczonych wicepremier Jarosław Gowin uspokajał, że ustawa nie ma żadnej mocy obligatoryjnej. Dzisiaj nie widzimy powodów do tego, żeby się czymkolwiek niepokoić. W Just Act żadne państwo nie jest wymienione z nazwy. Ustawa wywołała jednak protesty amerykańskiej Polonii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wszyscy komisarze opowiedzieli się za uzależnieniem wypłat unijnych funduszy od praworządności i niezawisłości sądownictwa. Poinformowała o tym po spotkaniu komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość Vera Jourova. Ostateczne ustalenia dotyczące uruchamiania tego mechanizmu będą znane 2 maja. Beata Płomycka. To była ostatnia debata unijnych komisarzy przed opublikowaniem w przyszłym tygodniu projektu budżetu wspólnoty na lata 2021-2027. Do niego będzie dołączony projekt rozporządzenia warunkujący przyznawanie funduszy od gwarancji niezawisłego i sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości, by, jak mówiła komisarz Vera Jourova, nie było wątpliwości w ewentualnych postępowaniach dotyczących korupcji i nadużyć przy wykorzystywaniu unijnych funduszy. Kolegium komisarzy jest za wprowadzeniem takiego mechanizmu praworządności, ale jeszcze nad tym pracujemy. Ostateczna decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu. Przedstawiciele polskiego rządu krytycznie oceniali w przeszłości pomysły powiązania funduszy z praworządnością lub niezawisłością sądów, bo uważali, że pozwalają one na dużą dozę uznaniowości. Oficjalnie Warszawa przedstawi swoje stanowisko po zapoznaniu się z propozycją komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tu kończymy część pierwszą magazynu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Część drugą magazynu rozpoczynamy od dyskusji wokół protestu opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych. To już ósmy dzień protestu. Przy telefonie dr Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa. Dobry wieczór. Dowiedziałaś się o osobach niepełnosprawnych. Protestujących są windykacyjne. Chodzi o zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą. I to taka firmy windykacyjne. No to się powinni wydalić firmy windykacyjne, bo jeżeli... Dziadom zależy na tym, żeby pieniądze wyegzekwować za wszelką cenę. No to, to nawet tutaj człowieka, wreszcie pani. Jest jeszcze drugi postulat, chodzi o wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia. Chodzi o kwotę 500 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. Dodatek miałby nie być wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej. I tu jest kłopot na to, rządzący nie chcą się zgodzić. Dlaczego to jest tak duży problem? Tak, znaczy na wstępie chciałem powiedzieć, że tych postulatów jest trochę więcej, natomiast są te dwa flagowe, główne, bez których protestujący nie widzą rozwiązania protestu. No bo są też takie dodatkowe, na przykład ratyfikowanie protokołu fakultatywnego do konwencji i kilka innych. Natomiast dlaczego ten drugi powód nie? Rząd podnosi całkiem słusznie, jeżeli chodzi o matematykę i finanse, że ten pierwszy po prostu jest tańszy do spełnienia, a ten drugi znacznie droższy. Tutaj w zależności od tego, o ilu osobach mówimy, jakie będziemy mieli kryterium tego dodatku, mówimy od plus minus 1,6 mld, 1,7 mld do kilku miliardów złotych. Dzisiaj minister Rafalska przedstawiała wyliczenia, mówiła, że w wariancie maksymalnym mogłoby to być nawet około 9, a być może i 10 miliardów złotych, o tego rodzaju kwocie mówiła. No ale z drugiej strony, jeśli przypomnimy sobie program Rodzina 500+, on rocznie obejmuje mniej więcej 23 miliardy, więc sporo ponad dwukrotność. Tak, zresztą akurat protestujące chciałyby mocno ograniczyć tą liczbę, czyli raczej nie mówią, przynajmniej nie teraz, o tych 9-10 miliardach, tylko właśnie bliżej tych dwóch. I tu jest pewien problem, to znaczy rząd padł, można powiedzieć, ofiarą własnej reklamy swoich sukcesów. To znaczy, jeżeli stać nas na wszystko, jest dobrze, uszczelnić wszystko, to czemu nie mamy pieniędzy akurat na niepełnosprawność, kiedy na przykład trochę wcześniej na konwencji mówiliśmy, no, zupełnie nie pytani o 300 zł wyprawki i paru innych wydatkach. No i jest jakaś taka, no, dwuznaczność tej sytuacji. Znaczy, dlaczego akurat nie mamy na niepełnosprawność? No właśnie, tym bardziej, że ten problem właściwie narasta, bo sami protestujący twierdzą, że to nie jest nowy protest, to nie są nowe postulaty. To jest właściwie kontynuacja tego, co wybuchło w roku 2014. Przecież wtedy bardzo pamiętamy się cieszę, również protesty. Że można było usłyszeć chociaż paskudce. Protestujących przynajmniej się, no, się nie zmieniło. Dlaczego? Ze środy, a dzisiaj mamy już czwartek. Natomiast proszę Państwa, brutalnego działania firmy windykacyjnej. I co czeka? Jakie konsekwencje? Znaczy te firmy będą usuwane, czy będą kary nakładane, czy do więzienia pójdą? No teraz widzicie Państwo, jak dobrze czuli się ludzie w tych mafiach reprywatyzacyjnych, że są bezkarni, że wszystko im wolno, nawet ludzi w lesie mordować, no bo chciwość jest tak silna, proszę Państwa, czy pieniądze jakieś są. Niestety, że człowiek jest potworem, potworem. Także takie baby, które się dają zatrudnić w firmach windykacyjnych, no to najczęściej, no to to już nie ludzie, nie, czy to baby, czy mężczyźni. To są już nie ludzie, bo to nawet wynika ze sposobu mówienia, z tembru głosu. Bezwzględny, taki to typ, o Mareczek by się nadawał, Mareczek. Ja poczubek, ja on w sumie jest niepełnosprawny, ale ponieważ nie ma uczuć ludzkich, to chciwy jest strasznie na pieniądze, no to akurat. Do takiej firmy windykacyjnej, on tak bardzo chciał pracować w biurze.
pracy, Mareczek, ale też rozumiesz. Bardzo liczna grupa, jeżeli chodzi tak o bardzo ilość. Chciał ja Mareczek pracować w biurze, ale też przecież ma okazję. Osobami z niepełnosprawnościami, czyli osoby starsze. I no, nie da się... No dobrze, dzisiaj mówimy o osobach niepełnosprawnych. Tak samo o którym mówią protestujący, rozwiązać no, kwestii niepełnosprawności. Czyli tak naprawdę... Jeżeli rząd spełni te postulaty... Radio Maryja idzie na łaciznę i tam go biorę wyzwań związanych z niepełnosprawnością. I ta jakby kolejka potrzeb i kolejka różnych grup cały czas będzie. I w tym kontekście pojawi się też ten rodzaj argument, że rządzący przedstawiają takie czy inne propozycje, na przykład mówi się o programie Dostępność Plus rozpisanym na kilka najbliższych lat. On ma ułatwić dostęp do instytucji publicznej, ale on obliczony jest także na działania mniej dosłowne, na przykład w przestrzeni wirtualnej. Z drugiej strony pojawi się także postulat wprowadzenia takiego czy powołania takiej funkcji, jaką miałby pełnić asystent osoby niepełnosprawnej. Natomiast z drugiej strony cały czas jest to żądanie pieniędzy. Dlaczego? Dlaczego to dążenie do konkretu? To były różne powody. Znaczy, po pierwsze, jeżeli człowiek ma mało pieniędzy, niezabezpieczone potrzeby bytowe, to no, nie ma co się dziwić, poza te potrzeby bytowe nie wychodzi. To znaczy, no, chce mieć zabezpieczone mangę, no, zgodnie ze wszystkimi potrzebami. Najpierw mamy te podstawowe potrzeby, potem myślimy o czymś więcej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no niestety, i to nie tylko w kwestii niepełnosprawności, obywatele nie mają specjalnie zaufania do państwa i instytucji publicznych. Znaczy, lepiej się czują, jak mają gotówkę w ręku i sobie sami załatwią, niż jak, czy to będą czekać w kolejkach, nawet jeżeli nie czekają, ale bardziej chodzi o sposób myślenia. No nie muszą się prosić o nic, nie muszą czekać, mają gotówkę w ręku, sami mogą coś zrobić. I ten brak zaufania do instytucji publicznych też jest pewnym problemem. No i oczywiście świadczenia pieniężne też nie rozwiążą wszystkich potrzeb, no bo także w tejże grupie osób z osobą niesamodzielną są rodzice, którzy twierdzą, że no, żadne pieniądze nie zrobią tego, co da dzienny dom, środowiskowy dom samopomocy dzienny. Znaczy oni nie bez te 500 zł, czy nawet 1000 zł, i takie wystarczy na sfinansowanie pobytu dziennego w takim domu. Czyli to jest bardzo skomplikowane. Czyli ja rozumiem, dlaczego ludzie domagają się pieniędzy i ostatni powód, dla którego się domagają, jeżeli jesteśmy na proteście takim, jaki ten w Sejmie, to te postulaty nie mogą być skomplikowane. One muszą być proste, po pierwsze do ogłoszenia ich, a po drugie do wyegzekwowania, to znaczy ta ustawa, te zmiany przepisów, nowelizacji nie mogą być skomplikowane. Tutaj jest kwestia, jeżeli chodzi o legislację, bardzo prosta. Jeżeli chodzi o pieniądze, to chyba jest skomplikowana, ale ze wszystkich powodów po prostu to jest i ten typ osób, które naprawdę potrzebują pieniędzy na podstawowe potrzeby życiowe, i ten typ protestu, kiedy postulaty muszą być proste. Właśnie kwestiach związanych z finansami mówił dziś prezydent Duda, który stwierdził, że wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego, to jest cały czas ten punkt sporny, przypomnijmy, byłoby dużym obciążeniem dla budżetu, ale trzeba zastanowić się nad jego realizacją, bo w odczuciu prezydenta niepełnosprawni zasługują na opiekę ze strony państwa. Nad takim rozwiązaniem myśli również premier Morawiecki, który przedstawił pomysł wprowadzenia daniny solidarnościowej, czyli podatku dla osób najbogatszych. To jest słuszna droga? Znaczy, ja jestem sceptyczny, bo całkiem słusznie też i protestujący, i środowisko osób z niepełnosprawnościami podkreślają, a czemu akurat etykietowanie tego? Czemu na przykład nie jest daniny solidarnościowa na lotnisko Bajanów? Albo na media publiczne, albo na cokolwiek innego. Czemu to ta etykietka, że to niepełnosprawni komuś zabierają, ma być przyczepiona do osób z niepełnosprawnościami, kiedy żaden inny wydatek tego nie ma? Czyli z jednej strony no, dosyć zrozumiałe jest, że jeżeli mamy zwiększone wydatki, to, no to skąd musimy wziąć pieniądze? I również dosyć słuszny jest, że akurat ten sposób etykietowania tych pieniędzy byłby w jakiś sposób stygmatyzujący dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj odpowiedź jest następująca. Chodzi o takie rozwiązanie, bo te pieniądze potrzebne są szybko i to jest najszybszy sposób na ich pozyskanie, po prostu. Tak,
ale naprawdę na tydzień wcześniej słyszałem o 300 plus dla każdego dziecka z wyprawki. Znikąd. Że tych pieniędzy nie było trzeba dawać. Tak naprawdę. Jestem też świadkiem nie tak dawnego znalezienia w budżecie pieniędzy na 500 plus. Wielu mówiło, że jest to niemożliwe i też byłem jednym z tych, którzy mówili, że będzie bardzo ciężko znaleźć te pieniądze. Okazało, że się da. W związku z tym to znowu jest argument, że ten rząd nie takie rzeczy robił. Znaczy nie takie pieniądze znajdowano na różne wydatki. Oczywiście jest gdzieś ta granica wydatków, ale znowu osoby z niepełnosprawnościami mówią, czemu my mamy być tą granicą. Dzisiaj jest to problematyczne. Dzień protestujący przedstawili koncepcję stopniowego dochodzenia do tej kwoty dodatku rehabilitacyjnego, o której mówimy, czyli do 500 zł. Ale to będzie rozłożone na najbliższe kilka miesięcy. To jest ukłon w stronę rządzących. Jak to miało być kilka miesięcy, to było delikatne, no bo i tak perspektywy budżetowe są roczne. Do czerwca przyszłego roku. W związku z tym ten ukłon nie jest za duży, ale jakiś jest. No bo nie trzeba ich znajdować natychmiast. Czyli jest to pewne ustępstwo, jest to pokazanie, jesteśmy w stanie negocjować, wychodzimy, trochę ustępujemy. Czy to jest bardzo duże ustępstwo? Pewnie nie aż takie duże, ale jakieś jest. Przewiduje pan, że jak zakończy się po pierwsze ten protest, po drugie ta dyskusja, która nieśmiało toczy się w tle? Co do protestu, to niestety jestem pesymistą, to znaczy nie za bardzo widzę sytuację, w której rząd spełnia te postulaty. I nawet nie ze względu na te postulaty, ale ze względu na obawy rządu, że zaraz jakaś inna grypa będzie miała kolejne. W związku z tym rząd się będzie bać. Z drugiej strony, ludzie są zdesperowani. Uważałem, że jak nie teraz, to nigdy. Więc też nie za bardzo chcą ustąpić. Więc nie widzę sensownego rozwiązania sporu w Sejmie. Po prostu, nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to się skończy i nawet nie mam dobrej perspektywy. Co do dyskusji w tle, to mam nadzieję, że ona nie wygaśnie. Bo tak naprawdę problemem właśnie od 2014 jest to, że mamy takie fany zainteresowania i polityków, i mediów, ale ta fala się kończy. Znaczy, źle by było, żeby ta fala się skończyła ze spełnieniem albo niespełnieniem tego jednego postulatu. I może to jest ten moment politycznie, żeby pójść szerzej, żeby, nie wiem, zmienić system orzecznictwa, żeby wdrożyć, przygotować strategię wdrażania konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Żeby podejść systemowo, no ale żeby podejść systemowo, faktycznie nie zdarzy się to z dnia na dzień, czyli będzie trochę trwało. I dyskusja w związku z tym jest bardzo potrzebna, oby ona nie wygasła. Bardzo dziękuję za komentarz. Naszym gościem był dr Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A my zmieniamy temat. Były zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz i była szefowa gabinetu Lecha Kaczyńskiego odpowiadali na pytanie komisji weryfikacyjnej. Posiedzenie dotyczyło polityki reprywatyzacyjnej władz Warszawy w czasie kadencji obojga prezydentów. W studiu Michał Kujawski, Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa. Dobry wieczór. Pan śledził zapewne wnikliwie przebieg dzisiejszego posiedzenia. Jakie wrażenie zrobił na panu Andrzej Jakubiak, były wiceprezydent Warszawy, i jego podejście do problemu reprywatyzacji? Należy wyjaśnić, że wiceprezydent Jakubiak był odpowiedzialny właśnie za kwestie lokatorów, sprawy mieszkaniowe, a także nadzorował właśnie sprawy reprywatyzacyjne w Warszawie. Jest to o tyle istotne, że właśnie pod nim działał BGN, w którym właśnie Jakub R. oraz pan dyrektor Bajko, pod ich okiem dochodziło do tych wszystkich lewych zwrotów, które obserwujemy, a których tak naprawdę były bardzo, bardzo ogromne liczby. Ale dzisiaj pan Jakubek mówi, że on właściwie odpowiadał za ogólną wizję kwestii reprywatyzacyjnej, w szczegóły nie wnikał. No, ciężko sobie wyobrazić, żeby wiceprezydent odpowiedzialny za takie sprawy miał tylko jedynie ogólną wizję i nie interesował się szczegółami tych spraw tak naprawdę. Był pytany m.in. o skądinąd piękną kamienicę przy Nowakowskiego 16, tak zwaną kamienicę Walców, bardzo ładna kiedyś też, oczywiście jak większość warszawiaków ją dobrze znam. W centrum Warszawy. Tak, dokładnie, w centrum Warszawy. No i
zeznawał, że tak naprawdę nic o tym nie wiedział. Tak samo jak o zwrocie kamienicy przy Mokotowskiej 63, to też był inny głośny zwrot, więc no bardzo dobrze, gdyby odpowiedział po prostu na pytanie, co więc wiedział. Ale właśnie, pytanie też był, czy prawdą jest, jakoby urzędnicy mieli dokonywać mniej więcej 300 zwrotów miesięcznie. Tu odpowiedział pół żartem, pół serio, że mógłby odpowiedzieć, że miało być nawet 500. No i tym samym również dodawał, że często te decyzje zwrotowe trwały dłużej niż przewidywały czas określony czas określony w procedurach, a było to 2 miesiące, no a jak wiemy, tych zwrotów naprawdę było bardzo dużo i faktycznie PGN działał bardzo szybko i sprawnie, jeśli chodzi o zwroty. Takich dość interesujących wypowiedzi było więcej, bo były wiceprezydent Jakub, jak mówił, również, że właściwie ma cały czas jeszcze pewne zaufanie do urzędników, którzy zajmowali się reprywatyzacją. No w pewnym sensie zaufanie ma, tak mówił faktycznie, a miał i nadal był zaskoczony jednak tym, że Jakub R. jednak nie występuje publicznie pod pełnym nazwiskiem. Jakie wnioski zatem płyną z tej części dzisiejszego posiedzenia komisji? Tak naprawdę specjalnie nic to nie wniosło. Te zeznania wiceprezydenta Jakubiaka nic nowego nam nie pokazały. Pokazały jedynie ogromne rozproszenie decyzyjne i kompetencyjne. Tak naprawdę nikt nic nie wiedział, nikt za nic nie był odpowiedzialny. I może byłoby sobie wyobrazić na przykład lekcję w szkole WOS-u, na którą można byłoby zaprosić takiego wiceprezydenta Jakubiaka bądź panią prezydent Hannę Kronkiewicz-Waltz, żeby odpowiedziała uczniom, kto w Warszawie za co jest odpowiedzialny, jeśli chodzi o samorząd. Podejrzewam, że odpowiedź byłaby taka, że nikt za nic. No dobrze, ale to była tylko połowa posiedzenia dzisiejszego komisji weryfikacyjnej. Na pytania członków komisji odpowiadała także była szefowa gabinetu Lecha Kaczyńskiego. Jak ta część przebiegała? Tak naprawdę w mojej ocenie zeznania pani również Jakubiak, tutaj łatwo się, Elżbiety Jakubiak, łatwo się pomylić z tymi nazwiskami. Przedstawiły faktycznie w pewnym sensie, jak to wyglądało za prezentury Lecha Kaczyńskiego i tak dalej. Natomiast wydaje mi się jednak, że administracja warszawska na przestrzeni lat po prostu nie wyglądała, organizacja nie wyglądała jednak w sposób zbyt transparentny i tak naprawdę przede wszystkim to jest ta największa wada tego wszystkiego, tego całego warszawskiego systemu. Mam wrażenie, że to dzisiejsze posiedzenie miało na celu porównanie, jak wyglądało podejście do kwestii reprywatyzacyjnych w czasie kadencji obojga prezydentów, czyli Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Warszawy i Hanny Kronkiewicz. Zaczęła na Lecha Kaczyńskiego dochodziło do mniejszej ilości zwrotów i z tego, co poprzednio wiadomo, prezydent interweniował w wielu sprawach, natomiast w dalszym ciągu to nie było żadne większe rozwiązanie i tak naprawdę potrzebna jest ustawa reprywatyzacyjna. Czyli skala na pewno jest różnicą i być może także zainteresowanie prezydenta bądź jego brak, albo przynajmniej postulowany brak. No tak, trzeba zwrócić uwagę na to, że w Warszawie głównie rządzi Platforma, cały czas jest z nią związani. A jeśli chodzi o sam mechanizm reprywatyzacji, czy tu były jakieś istotne różnice? Wszystkie te formy reprywatyzacyjne, czyli zarówno to, jak ogródki działkowe próbowano zreprywatyzować, wskrzeszając spółki przedwojenne, czy też te metody wszystkie na kuratora i tak dalej, one działały na przestrzeni wielu, wielu lat. Natomiast otwierały się też reprywatyzatorom furtki różnego rodzaju w postaci chociażby dokumentu wydanego przez panią prezydent Hannę Kronkiewicz-Waltz 1777, który został w 2008 roku wydany, który pozwalał na przykład dokonywać de facto zwrotów przed jeszcze spisaniem aktu notarialnego. No właśnie, kolejne posiedzenie komisji weryfikacyjnej, dziś zderzenie niejako dwóch nieco innych podejść, jednak chociaż, tak jak pan mówi, ten mechanizm z gruntu jest dość podobny. Pojawia się pytanie, co dalej? Komisja weryfikacyjna pracuje, owszem, ale jej moce przerobowe są takie, a nie inne, więc wszystkimi sprawami zająć się nie może. Oczywiście, tak. Pojawia się oczywiście w tle dyskusja dotycząca ustawy reprywatyzacyjnej. Ten projekt wiemy, że już jest, chociaż nie ma chyba zapału, żeby się tym projektem zająć. No, w atmosferze triumfu pan wiceminister Patryk Jaki ogłosił właśnie ten projekt ustawy reprywatyzacyjnej, który wyglądał naprawdę nieźle i rozwiązałby tak naprawdę w dużej mierze ten problem. Może byłoby tam się spierać co do jakichś szczegółów, natomiast co do głównej idei było to jak najbardziej dobre założenie.
Tylko, że właśnie od tego czasu temat przycichł. No, mówi się za kuluarowo też, zresztą w mediach to było słychać, że była to sprawa też związana z ustawą o IPN-ie i tak dalej, że z tego powodu ucichło trochę o ustawie reprywatyzacyjnej, jakoby to była kwestia też dyplomacji i już polityki zagranicznej i dogadywania się z naszymi partnerami zagranicznymi. No natomiast, no, mówi się często, że nie stać nas na tą ustawę Polski, polskiego kraju. Już. Tak. Nie stać nas na brak tej ustawy tak naprawdę. Bo im dłużej ustawy nie ma, tym dochodzi do wielu tragedii. To jest reprywatyzacja to nie są tylko zwroty. Reprywatyzacja to jest też dramat lokatorów, to jest brak planu zagospodarowania przestrzennego, to jest zahamowanie rozwoju miasta, to jest również smog i tak dalej. To jest po prostu wszystko, wszystkie różnego rodzaju aspekty działania miasta są po prostu połączone. I reprywatyzacja po prostu blokuje rozwój Warszawy. A co właściwie teraz dzieje się z warszawską reprywatyzacją? Bo skoncentrujemy się przede wszystkim na działaniach Komisji Weryfikacyjnej i czasami pojawia się temat ustawy. Natomiast nie wiemy do końca, jak teraz przebiega, czy w ogóle przebiega jeszcze proces reprywatyzacyjny w stolicy. Zdecydowanie jest trochę spokojniej. Ratusz w tym momencie, sprawy w sądach się toczą, natomiast ratusz faktycznie w tym momencie się chyba wstrzymał z wydawaniem decyzji zwrotowych, gdyż po prostu jest to gorący okres. Podejrzewam, że to jest tylko i wyłącznie z przyczyn politycznych. No dobrze, ale skoro nie ma decyzji zwrotowych, to znaczy, że proces reprywatyzacji został de facto wstrzymany, czyli będziemy musieli w przyszłości znowu zapłacić za to, że nic się nie dzieje. Oczywiście, że tak. Tego można się spodziewać niestety. Pytanie tylko, czy ustawa wejdzie w życie, jeśli tak, to w jakim kształcie, bo cały czas pojawia się argument, że Polski na reprywatyzację nie stać, chociaż w tych ustawach proponowanych wiele lat temu mówiło się o zwrocie na poziomie 50%. Minister Jaki miał na myśli bodajże 20%. I wydaje mi się, że 20% jest całkiem uczciwą formą, gdyż zwrot na pewno 50% lub więcej byłby w pewnym sensie na szkodę Skarbu Państwa, gdyż należy pamiętać, że w Warszawie, w której obowiązywał właśnie w dalszym ciągu obowiązuje dekret Bieruta i właśnie na podstawie którego dokonuje się tych wszystkich zwrotów, ta sytuacja była diametralnie inna niż w innych częściach kraju. Chodzi o to, że to miasto było po prostu zniszczone i tak naprawdę wszystkie te budynki, kamienice były odbudowane właśnie pracą ludzi, kosztem Skarbu Państwa, były utrzymywane przez kilkadziesiąt lat przez państwo, więc też jeszcze warto dodać także, że większość warszawskich nieruchomości przed wojną była bardzo mocno obciążona kredytami. I to sprawia, że bardzo trudno rozstrzygnąć, tak, w jaki sposób ten problem załatwić. Bardzo dziękuję za rozmowę naszym gościom. Michał Kujawski ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. W Polskim Radiu 24 czas na magazyn międzynarodowy, przy mikrofonie Michał Żakowski. Dobry wieczór. Porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście Francuzi zgadzają się na renegocjację umowy atomowej z Iranem. Prezydent Francji Emmanuel Macron dzisiaj wygłosił przemówienie do obu izb kongresu po angielsku. Wczoraj rozmawiał z Donaldem Trumpem, dzisiaj również. No i pytamy, czy rzeczywiście Francja dołącza do postulatu Donalda Trumpa, by renegocjować umowę atomową z 2015 roku, umowę atomową z Iranem. W studiu Artur Wróblewski, uczelnia Łazarskiego, amerykanista, znawca problematyki również zbrojeniowej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pytanie jest pierwsze, moje. Czy rzeczywiście Macron dołącza do Donalda Trumpa w kwestii umowy nuklearnej z Iranem? Bo z jednej strony mówi, rzeczywiście ten układ wymaga pewnych poprawek, nie jest on doskonały, ale i wczoraj mówił, że będziemy próbowali stworzyć nowy układ, no New Deal. O tym mówił dziennikarzom podczas konferencji prasowej. Dzisiaj w przemówieniu do obu izb kongresu powiedział, że jednak trzeba zachować ten układ irański. Na czym polega ta cała misterna gra dyplomatyczna między innymi Macrona? Macron jest takim wysłannikiem trochę Unii Europejskiej, prawda? Przede wszystkim tutaj Stanów Zjednoczonych, Niemiec, te kraje chcą zachować ten deal, który został wynegocjowany w lipcu 2015 roku. Pamiętajmy jednak, że to jest trochę taka polityka uśmierzania Unii Europejskiej z tego powodu, że ten deal, ta umowa podpisana w Wiedniu z Iranem, ona będzie obowiązywać tylko przez 10 do 15 lat. Tam są tak zwane sunset clauses, czyli klauzule, które powodują
wygaśnięcie tej umowy po tym czasie. Czyli tak naprawdę Iran może powrócić do programu nuklearnego. Poza tym ta umowa nie obejmuje ani kwestii programu zbrojeń rakietowych, ani kwestii finansowania terroryzmu, czyli Hezbollahu, milicji szyickich w Syrii, czy Quds, czyli tych takiej armii strażników rewolucji. I można by jeszcze tutaj pewne rzeczy... I nie obejmuje chociażby powściągania się przez Iran w regionie, a Iran buduje ten łuk szyicki taki, czyli już 4 stolice kontroluje, czyli Sanę, prawda, czyli Jemen, Irak, Syrię oraz Liban. Najważniejsze jednak, Stany Zjednoczone, prezydent Trump wydaje się jest nieustępliwy, żeby zmienić i wyrenegocjować na nowo tę umowę, to znaczy dodać pewne akapity do tej umowy. No, one nazywają umową szaleństwem. A dlaczego, pytanie, dlaczego lubimy, Trump ale teraz jeszcze tak wchodzi. Bardzo walczy o nią? Właśnie. Skoro przecież z nią on walczy. Tak, dokładnie. Ledwie wiedział, gdzie pewnie Iran leżył, zajmował się handlem nieruchomościami, nagle się uparł i od początku mówi, że ta umowa jest zła. To już mówi pan jak prezydent Iranu Rouhani, który powiedział, tak, że Trump nie ma żadnych kompetencji do bycia politykiem i do zajmowania się deweloperką i tak dalej. Natomiast pewnie dlatego, że reprezentuje w tym momencie, jest takim rzecznikiem interesów Izraela. A wiemy, że w tej chwili to lobby takie żydowskie, prawda, środowisk Żydów amerykańskich jest bardzo mocne, izraelskie. Benjamina Netanyahu, 6 grudnia podjęto decyzję o przeniesieniu stolicy przecież do Jerozolimy, to znaczy Trump podjął. I mamy wielu ewangelikalnych chrześcijan, czyli takich chrześcijańskich sionistów. To był taki ruch od XIX wieku. Mamy ich 60 milionów w Stanach Zjednoczonych. Tak, ideę Izraela. Dlaczego? Bo literalnie interpretują Biblię, więc wierzą, i tam jest taki pastor Robert Jeffress czy Tom Hage koło Trumpa, oni wierzą, że trzeba pomóc Izraelowi, bo jeśli pomożemy, to Bóg na nas przychylnym okiem patrzy. Plus lobby Żydów amerykańskich, czyli IPEC-u, ale również mamy Chabad Lubavitch, czyli taką ortodoksyjną tutaj organizację, gdzie Jared Kushner z nią ma stosunki, i mamy inne jeszcze organizacje żydowskie. I one naciskają na to. Natomiast Iran rzeczywiście... Są też takie organizacje J Street, na przykład w Nowym Jorku, która popiera z kolei Baracka Obamę i demokratów. Liberalne podejście, tak. Pojednanie dwa two state solution, że dwa państwa powinno być palestyńskie i izraelskie, tak, prawda, i pokój popierają i tak dalej. J Street. Zresztą nie ma takiej ulicy J chyba, bo w alfabecie wypadła, ale jest taka właśnie organizacja, która mieści się w centrum Waszyngtonu. I teraz pytanie jest, okej, widzimy zatem, że stąd nieustępliwość, że Iran rzeczywiście jest postrzegany przez Izrael i Stany jako zagrożenie dla pokoju, bo przecież Iran oficjalnie twierdzi, że Izrael powinien zniknąć. Przetestował od czasu wprowadzenia tego porozumienia. Czy od 2015 roku? Tak, 4 typy rakiet na przykład, które są zdolne chyba do przenoszenia głowic jądrowych, mimo że była taka rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 2231, która potwierdziła ten wiedeński układ, i ona mówiła, że nie wolno Iranowi testować rakiet zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych. A Iran już to zrobił, bo przetestował rakietę EMAD, GADR, KIAM i rakietę Koram Shahr. To jest ostatnio, w listopadzie 2017 roku. I na jednej z tych rakiet napisali nawet, to jest rakieta, która zniszczy niedługo Izrael. I Izrael postrzega jako zagrożenie egzystencjalnych interesów zbrojenia Iranu. Więc oni jak gdyby naciskają, żeby nie tylko permanentnie rozbroić, to znaczy Iran, żeby permanentnie nie mógł wyprodukować już nigdy broni atomowej, ale żeby jeszcze dodać, aneksować tę umowę, że nie wolno rozwijać im systemów rakietowych, jak również promować terroryzmu, gwałcić praw człowieka oraz samo ograniczać się w regionie. I te wszystkie postulaty przejął Trump, i dlatego już w październiku 2017, kiedy powinien co 90 dni recertyfikować, czyli potwierdzać tę umowę, że wszystko z nią ok, żeby nie było tych sankcji, tak naprawdę to są taki, procedura recertyfikowania z dwóch części się składa, to znaczy Trump mówi ok, przestrzega Iran tego porozumienia, a druga część w interesie Stanów Zjednoczonych jest jego utrzymanie. I on nie stwierdził, że jest jego utrzymanie w interesie USA, czyli nie recertyfikował i wrzucił sprawę do kongresu. I kongres miał 60 dni tak zwanego snapback window na to, żeby na przykład nałożyć znowuż te sankcje na Iran. Jeszcze jest jedna decyzja Trumpa, on co 120 do 180 dni podpisuje executive waiver, czyli takie oświadczenie, że zawiesza wykonanie sankcji. To znaczy, że sankcje nie będą nałożone z powrotem na Iran. I 12 maja data przyjdzie kolejnego podpisania takiego właśnie
executive waiver. Dokładnie tak. I Trump teraz próbuje wrzucić nowe elementy, te, o których powiedzieliśmy, do tej starej umowy. Ta stara umowa, przypomnę, ona rzeczywiście jest niedoskonała. Dlatego, że co prawda ona mówi, że ograniczono, Iran musi w ciągu 15 lat, przepraszam, ograniczyć zasoby uranu wzbogaconego do 300 kg. I nie może wzbogacać, może wzbogacać tylko w ośrodku Natanz, bo jeszcze jest ośrodek Fordo i Arak, ale w tym Natanz nie może wzbogacać więcej niż 3,67% tego uranu. To znaczy, to jest, te procenty to jest koncentracja izotopu U-235 w Iranie. Jeśli skoncentrujemy go więcej niż 90%, to możemy bombę atomową wyprodukować, a jeśli do 4%, to tylko na cele cywilne wtedy ten uran nam się przyda. O czym właśnie mówi zawsze Iran. Dokładnie. I nie wolno im więcej niż 300 kg w ciągu 15 lat tego uranu wzbogaconego posiadać i nie więcej niż 4 czy 3,67%. Poza tym on ma zredukować wirówki z 20 tysięcy do 5 tysięcy 60 wirówek, prawda? Poza tym produkuje ciężką wodę w Araku, czy koło, tak, w Araku, w tej instalacji Arak, ale tam pluton z tego można wyprodukować. Ma się ograniczyć tego plutonu i produkować. Poza tym wpuszczać inspektorów. Otóż tylko, że nie wpuszcza... Nie wpuszcza inspektorów. Tak, wpuszcza inspektorów, ale na przykład nie do wojskowych obiektów. Odmówił, znaczy w kilku wypadkach wpuszczenia do wojskowych obiektów. Dziękuję bardzo. Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Michał Żakowski, to był Świat po Powiększeniu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Radio 24, zbliża się pierwsza. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Rodzice niepełnosprawnych zapowiadają kontynuację protestu w Sejmie. Rano spotkali się z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Przekazali jej swoje postulaty. Minister rodziny mówiła podczas konferencji prasowej, że wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych, czego domagają się protestujące rodzice, mogłoby zostać zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Małgorzata Naukowicz. Rodzice nie rezygnują z postulatu dodatku na życie, wcześniej nazywanym dodatkiem rehabilitacyjnym w wysokości 500 zł z coroczną waloryzacją, ale chcą do niego dojść stopniowo. Od teraz, czyli maj, to będzie 300 zł. Od stycznia 2019 to będzie więcej o 100 zł. Od czerwca 2019 będzie więcej o 100 zł. No i oczywiście zrównanie renty socjalnej, my postulujemy, żeby to było już od maja. Mówiła po porannym spotkaniu z Elżbietą Rafalską jedna z protestujących matek, Iwona Hartwich. Po południu na konferencji prasowej minister rodziny tłumaczyła, że spełnienie postulatów protestujących w niezmienionej formie doprowadziłoby nie tylko do podzielenia opiekunów niepełnosprawnych w zależności od otrzymywanych świadczeń. Doprowadzi do kolejnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który powie, że jeżeli jest orzeczony stopień niepełnosprawności, to nie można różnicować go ze względu na to, kiedy ta niepełnosprawność powstała. Słowa minister Rafalskiej rozczarowały protestujących rodziców. Jak mówili podczas konferencji prasowej w Sejmie, liczyli na spełnienie postulatów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Brytyjski sąd apelacyjny powstrzymał decyzję sądu niższej instancji w sprawie 2-letniego Alfiego Evansa. Cierpiące na niezidentyfikowane schorzenie neurologiczne dziecko nie poleci do szpitala w Rzymie. Sędziowie rozpatrywali dwa osobne wnioski od matki i ojca. Oba odrzucili. Z Londynu Adam Dąbrowski. Podczas około 5-godzinnego posiedzenia nie brakowało dramatycznych scen. Rodzice nie byli obecni na rozprawie, ale matka zadzwoniła, by powiedzieć swemu prawnikowi: trzeba działać szybko, Alfie słabnie. Dowiedzieliśmy się też, że ojciec złożył prywatny pozew przeciwko lekarzom. Uważa, że ci próbowali zamordować jego dziecko. Prawnik ojca podkreślał jednak, że nie poddaje w wątpliwość diagnozy szpitala. Nie szuka w Rzymie uleczenia, a tylko opieki paliatywnej. Szpital cały czas podkreśla, że transport mógłby tylko wyrządzić dziecku dodatkową krzywdę, że zmian w mózgu cofnąć się nie da, a stan dwulatka nie będzie się poprawiał. Prawnik ojca Alfiego argumentował jednak, że nie o to chodzi, że nie można mówić, iż życie ludzkie jest daremne tylko dlatego, że jakość tego życia nie jest uważana za wystarczającą. Dodajmy, że sędzia skrytykował postawę doradców rodziny dziecka, doradców z jednej z organizacji katolickich. W opinii sędziego ich rady nie były w interesie ani Alfiego, ani jego rodziny. W mocy pozostaje więc wyrok sądu niższej instancji. Alfie nie poleci do Włoch. Teoretycznie, gdyby tylko sąd się zgodził, mógłby wyruszyć w drogę od razu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Są pierwsze konsekwencje wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie cięć w Puszczy Białowieskiej. Trzy nadleśnictwa, Hajnówka, Browsk i Białowieża,
utraciły certyfikat poświadczający, że prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną. To może być ważna informacja dla ewentualnych klientów nadleśnictw, mówi rzecznik prasowy Urzędu Dozoru Technicznego w Białymstoku Maciej Zagrobelny. Certyfikat jest taką rzeczą, która uwiarygadnia dany produkt czy daną usługę. Wiadomo, że część klientów kieruje się tym, czy dany produkt taki certyfikat posiada. Natomiast certyfikacja ta miała miejsce dla całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, która obejmuje 31 nadleśnictw. Natomiast wycofane certyfikaty dotyczą wyłącznie 3 nadleśnictw z Puszczy Białowieskiej. Z kolei rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk uważa, że utrata certyfikatu nie powinna się negatywnie odbić na wizerunku całej dyrekcji. Jak mówi, decyzja Urzędu Dozoru Technicznego to tylko konsekwencja niekorzystnego wyroku Trybunału. Tego loga i tej informacji przy drewnie z Puszczy Białowieskiej nie będzie. No nie sądzę, żeby to była i prestiżowa, i wymierna strata. Jest to po prostu fakt, z którym musimy się liczyć. Tak czy inaczej, no w dalszym ciągu zrównoważona gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej istnieje. Nie ma pozyskania drewna. Unijny Trybunał.